Cześć, jestem Amelia. Wpadają do mnie dzisiaj znajomi, więc stwierdziłam, że chciałabym ich dzisiaj czymś zaskoczyć, bo zwykle u mnie jada się na słono, więc stwierdziłam, że zrobię jakiś deser. No i postawiłam na to, żeby zabrać ich w podróż na tereny włoskie, no i postawiłam na tiramisu. Może zacznę od tego, w czym zrobię taki deserek. Stwierdziłam, że no nie mam faktycznie takiego specjalnego naczynia, w którym robi się tego typu desery, więc wykorzystam to, co mam. Więc na początek taki trik ode mnie, aby taki tiramisu, jeżeli potrzebujecie zrobić większej ilości, no bo faktycznie można zrobić to też w kucharkach. Ja stwierdziłam, że chcę zrobić to w takiej formie i wykorzystam do tego pokrywkę z naczynia żaroodpornego, bo jest ona akurat nie idealnej wielkości, jaką potrzebuję i też tutaj, jeżeli chodzi o głębokość, to idealnie zmieszczą się takie dwie warstwy takiego deseru. A czego potrzebuję do tego deseru? To zapraszam do oglądania dalej. Do przygotowania mojej wersji tiramisu potrzebować będziemy biszkoptów. No i jak biszkopty, to oczywiście kawa. Ja już wcześniej zrobiłam sobie kawę, żeby po prostu wystygła, żeby była już taka letnia. Jest to około 3 łyżek kawy na dużą szklankę wrzącej wody. Tak jak wspomniałam, nie będzie to tradycyjne tiramisu, ja robię troszeczkę szybszą wersję i bardziej spolszczoną, więc krem zrobimy z serka mascarpone i śmietanki 30. No i oczywiście, jeżeli chodzi o tiramisu, musi być troszeczkę alkoholu. Pierwotnie idzie do tego głównie właśnie amaretto. Ja wykorzystam likier taki, jaki mam, więc myślę, że też nie będzie to spora różnica, także wyjdzie smaczny, więc warto skorzystać z tego, co mam, żeby nie kupować specjalnie całej butelki. Zaczniemy najpierw od kremu, czyli jak wspomniałam, do kremu potrzebujemy mascarpone i śmietanki. Ważne, żeby śmietanka była mocno schłodzona. Jeszcze ją wstrząsnę i wlewamy do naczynia. Następnie dorzucamy cukier puder. Tutaj, jeżeli chodzi o cukier, to już w zależności od preferencji, jeżeli ktoś woli słodki, no to tak sobie dodaje tego cukru, ile uważa za stosowne. Przed jeszcze miksowaniem dorzucamy od razu serek mascarpone. Ważne, żeby po prostu śmietanka była schłodzona. I dorzucamy całe mascarpone. Następnie miksujemy naszą masę, aż zgęstnieje. Na początku na wolnych obrotach, a później stopniowo je zwiększamy. No i miksujemy tak około 6-7 minut, aż naprawdę krem będzie taki kremowy. Poczujemy to, że to już jest ten czas, żeby go wyłączyć i że jest gotowy. Miksujemy. Ok, mój krem jest już gotowy. Troszeczkę zaszalałam z wielkością miski, więc polecam większą, bo troszeczkę mi się rozbryzgało w trakcie, ale jest ok. Więc mamy krem gotowy, przechodzimy do przekładania. Moje stanowisko pracy już jest gotowe, krem przygotowany, letnia kawa jest, biszkopty i alkohol mamy, więc zaczynamy od maczania biszkoptów w kawie. Nie za długo, bo one bardzo szybko nasiąkają, więc wystarczy. Pierwsza warstwa już jest wyłożona, więc teraz przechodzimy troszeczkę do alkoholu. I na łyżkę sobie nalewam likieru i odrobinę polewam po biszkoptach nasączony kawą. Nie, przechodzimy do masy. Przekładamy połowę masy na biszkopty, no a później drugą część na kolejnej warstwie. Kiedy już warstwę masy mamy, przechodzimy do kolejnych biszkoptów. Gdy już mamy biszkopty namoczone kawą, przechodzimy kolejno do kremu i już całość wykorzystujemy na to, co nam pozostało. I tak przygotowane tiramisu najlepiej włożyć do lodówki nawet na całą noc, żeby to smaki się przeżarły.
tak to mi najlepiej smakuje, natomiast ja potrzebuję na dzisiejszy wieczór, więc wkładam do lodówki na te parę godzin, które pozostało, a po wyjęciu przed samym zadaniem najlepiej posypać całą górę kakaem i tak dalej.